Witamy w wiadomościach futbolowej Ligi Szóstek i witamy z Ligi C2. Na początek Spartan nie ma lipy. W pierwszym meczu Spartan w ogóle grał dwa mecze w tym tygodniu. Najpierw z nie ma lipy, przegrany, a następnie zremisowany z UPM Kmen. I ten pierwszy mecz, no, trzeba powiedzieć, że nie wyszedł Spartanowi. Natomiast no, nie ma lipy także grało dwa mecze w tym tygodniu. No i spisało się w tych dwóch spotkaniach zdecydowanie lepiej niż Spartan, bo tak jak mówiliśmy, 5-1 zwycięstwo ze Spartanem, potem także zwycięstwo 10-3 Wielką Szóstką. W meczu ze Spartanem 5 bramek strzeliło 5 różnych zawodników, więc to jest, myślę, godne uwagi, jeśli chodzi o niemalipy. W drugim spotkaniu no to wielkiej historii nie było. Wielka Szóstka co prawda nieźle rozpoczęła mecz, no ale potem z biegiem czasu już dominacja niemalipy. No i zwycięstwo 10-3 to był jeden z dwóch meczów w tym tygodniu, w których drużyna zdobyła dwucyfrową liczbę goli. Delphi wygrało z Rochem 5-0. Nie jest to walkover. Roch na początku tylko dotrzymywał kroku, miał nawet okazję na to, żeby wyjść na prowadzenie, no ale jak już tracił bramkę, no to dla Delphi ten mecz potoczył się już łatwiej, no i zespół odniósł czwarte zwycięstwo w sezonie, no i dzięki temu jest no, blisko ciągle czołówki, a no, też już bezpieczny dystans ma, jeśli chodzi o strefę spadkową, tak więc teraz Delphi może się koncentrować na tym, by atakować górne pozycje tabeli. GDA Investment 12-0, gładkie zwycięstwo. No i to jest właśnie ten drugi mecz, w którym padła dwucyfrówka. 34 wzmocnione zawodnikami, którzy mają przeszłość w drużynie A, czyli dołączyli do drużyny Jakub Dobosz, Miłosz Mikołajczyk w bramce, także Bartłomiej Rogusz, no ale Kuba Ruszkiewicz został zgłoszony. Został zgłoszony, tak, ale go nie było. Jednak no, mimo tych uzupełnień składu, no to na meczu pojawiła się tylko goła szóstka, no i GDA nie miało problemu, by wypunktować rezerwy 34. A praktycznie wypunktował w pojedynkę Grzegorz Rzesiak, teraz pamiętam, 7 albo 8? 7 goli. Tak. 7 goli w tym spotkaniu. A mecz na szczycie, FC po 40, Gdów United, i po tym bardzo niekorzystnym początku sezonu dla Gdowa, no w tym momencie ta drużyna zajmuje już 5 miejsce w tabeli i no i może tylko pluć sobie w brodę, że te pierwsze spotkania były tak fatalne. Zgadza się. Gdów w ostatnim czasie widać, że nieco bardziej się mobilizuje. Na ten mecz z FC po 40 zmobilizował się chyba najbardziej w dotychczasowym sezonie. Nie to było widać. FC po 40 tak naprawdę w tym spotkaniu nie miało wiele do powiedzenia i Gdów praktycznie ograniczył poczynania po 40 do minimum, no i wygrał jak najbardziej zasłużenie. Natomiast no, te pozostałością po tym nieudanym początku, można powiedzieć, jest liczba straconych goli Gdowa, bo tylko jeden zespół ma więcej straconych goli, znaczy tak, tylko jeden zespół ma więcej straconych goli niż Gdów i to jest to Roch. I TSA Jugowice z Amadeusem miało być wyrównane spotkanie. Amadeus nawet troszkę obawiał się zawodników Jugowic, natomiast jak wskazuje wynik, to dość łatwe zwycięstwo. Tak, Amadeus dosyć łatwo, aczkolwiek TSA starały się odwrócić pewnymi fragmentami. Natomiast no, Amadeus dosyć szybko objął prowadzenie i tak naprawdę ta przewaga, którą wypracował na początku, no, ona ustawiła spotkanie. Jugowice starały się, strzeliły 3 gole, no, ale na Amadeusa to było za mało. No i Amadeus zbliżył się na jeden punkt do UPM Kymene, mając 2 mecze rozegrane mniej. Tak jak mówiłeś, Spartan z UPM Kymene zremisował. Tam mogło to się różnie potoczyć, w końcówce spotkania UPM strzeliło bramkę, no ale nie została ona uznana. No i remis, który raczej cieszy chyba Spartana, choć no, z przebiegu gry też to był raczej remis sprawiedliwy. No ale dla UPM-u, który pewnie chciałby powalczyć o medale, no to jest raczej strata 2 punktów. Czarny Lotos wygrywa pierwszy mecz w sezonie, wygrywając z FC Butchers 3-0. Tak, i dzięki temu zwycięstwu Czarny Lotos wyprzedził FC Butchers w tabeli. Ma w tym momencie 4 punkty na koncie. FC Butchers, no cóż, bez gola zanosi się najsłabszy pod względem strzeleckim sezon tej drużyny. Tylko 8 zdobytych goli w 6 meczach, a więc to jest kiepski bilans. Natomiast no, Czarny Lotos po raz pierwszy, jak w statystyce obliczy, od 33 meczów w FLS-ie czyste konto zachował, więc ma na pewno powody do radości. Być może to będzie zapowiedź marszu w górę w tabeli. No i cóż, no, zobaczymy, jak to w kolejnych tygodniach będzie. Jeszcze ani Czarny Lotos, ani Butchers nie stracili szans na utrzymanie w lidze. Zobaczmy na 6 tygodnia i do zobaczenia za tydzień.